Jacek prosił, żeby coś z tym utworem zrobić, tym pięknym, wstrząsającym, bardzo prywatnym, wydaje mi się, wierszu. Chciałbym go Państwu przeczytać w formie listu od samego Jacka. Pytają mnie, co czułem, kiedy prawie już bym się na niebieskiej przeciągał murawie. Lub, biorąc pod uwagę wariant mniej wesoły, zażywałbym kąpieli w kotle pełnym snu. Więc na początku jeszcze istniała szczelina, przez którą stół widziałem, chleb i szklankę wina. Słyszałem, że papuga skrzeczy, że pies skomli, choć nie miałem pojęcia, do mnie to czy po mnie. To odchodzenie, leżąc i pomimo chcenia, ze strefy światła w strefę bezbarwnego cienia, choć całkiem bezbolesne, nie było przyjemne, bo siedziało nie ze mną, a jedynie we mnie. Jakbym w siebie zaglądał i dostawał mdłości od widoku przepastnej, pustej wysokości. Pomyślałem, to pewnie ten tunel świetlisty, którym dojdę, gdzie dojdę, na byt wiekuisty. Niemałą czując ulgę, że to wreszcie koniec, gdzie zapewne się dowiem, co po tamtej stronie. Tyle, że świetlistości tam nie było wcale. Już raczej brudny opar, jak w miejskim kanale. Już raczej niebudząca zaufania cisza. Fałszywa, jaką każdy oszukany słyszał, wiedząc, że wyrok zapadł. Ale wstryczka cieniu, nieświadomy do końca, że jest w zawieszeniu. Nie mogąc wtedy stwierdzić, czym w piekle, czym w niebie, dosłownie i w przenośni doszedłem do siebie. Pojąłem w psa skomleniu i papugi wrzasku, że tylko tutaj szukać mi mroków i blasków, że tutaj z perspektywy szklanki wina, chleba, można bać się otchłani i tęsknić do nieba. Tutaj wszystko, co piękne, wszystko, co straszliwe, bo żyje, przeżywane przez wszystko, co żywe. Pytają mnie, co czułem, kiedy prawie już bym się na niebieskiej przeciągał murawie. Chciałbyś lecieć.
Jeszcze jedną noc trwa.